Witam serdecznie moich wszystkich słuchaczy w nowym odcinku podcastu pod tytułem Zmiana decyzji. Wiecie, ja muszę przyznać, że to znaczy tak, temat jest na zamówienie, tak, pewnej znajomej osoby, z tym, że ta osoba nie określiła, o jaką dokładnie zmianę decyzji chodzi, czy z pozytywnej na negatywną, czy z negatywnej na pozytywną. A postaram się to w jakiś ciekawy i, no tak jak mnie znacie, pozytywny sposób rozwinąć. Mam nadzieję, że to będzie miało ręce i nogi. Praktycznie tak jest, że każdy z nas w ciągu życia, a tak na krótką metę w ciągu całego dnia, tak, bo można to nasze życie podzielić na takie jednodniowe odcinki, podejmujemy setki, tysięcy i miliony decyzji każdego dnia. Niektóre z tych naszych decyzji są, jakby to powiedzieć, obwarowane naszymi nawykami. Tak? Nam się wydaje, że nasze decyzje są takie bardzo, bardzo logiczne, bardzo, bardzo wyważone, a w praktyce to jest tak, że to bardziej nawyki decydują o tym, jak będziemy postępować. I w ogóle skąd się wzięło słowo, skąd, jakie jest źródło słów, słowa decyzja? Z łacińskiego decedere, odcinać. Czyli bodajże w książce Potęga Podświadomości, tam jest cały jeden rozdział właśnie o decyzjach, jakie podejmujemy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale z reguły się określa w niektórych przypadkach, no nie zawsze, że ktoś musiał podjąć ciężką decyzję, tak? Że decyzja, podjęcie decyzji to kojarzy się raczej z takim, no, krokiem, który ma bardzo zaważa na naszym życiu, na tym, co się w tym naszym życiu będzie działo. I decyzja to jest też element, który niesie skutki długofalowe w większości przypadków. No oczywiście są decyzje takie drobne, typu, no nie wiem, podjąłem decyzję, że się, no ja wiem co, no może żeby nie jedzenie, ale podjąłem decyzję, że o, że będę miał dzisiaj dobry humor, tak? Już się pozytywnie zrobiło. Podjęcie decyzji czasami bywa trudne, szczególnie jeżeli taki proces decyzyjny zachodzi w takiej sferze, że nasze życie stanie się mniej komfortowe, tak? No takie na przykład, ja wiem co, z mojego podwórka, tak, żeby było tak naturalnie, takie jakoś przyłożone do zwykłego życia, tak, nieoderwane, jak to często w książkach bywa, do takich pułapów, że my raczej na nich nie latamy, tak, na co dzień i, no, ale takie z takiego normalnego życia, no, tak jak już mówiłem, wspomniałem w ostatnim odcinku, no, pewnego dnia podjąłem decyzję, że sobie wstawiam do, podjąłem sobie taką poważną, serio decyzję, bo to takie jakieś, ja wiem co, to nawet nie można nazwać decyzjami, takie jakieś myśli, impulsy takie były, że ach, to już tam będę, no nie będę jadł wieczorem, tak? No na noc się nie należy objadać, ale pewnego dnia przyszedł taki moment, że podjąłem decyzję właśnie, że wstawiam okno czasowe. Okno żywieniowe, tak? Okno czasowe żywieniowe. Czyli kończę o tej, no ja już to raz mówiłem, ale wspomnę dla tych osób, które nie słuchały poprzedniego odcinka, to jeszcze raz gwoli wyjaśnienia, że kończę jeździć tak 17, czasem jak jakaś tam sytuacja wyjdzie gdzieś po zakupach czy coś tam, to 18 maksymalnie, że ostatni jem posiłek i następny posiłek dopiero na następny dzień rano, to jest gdzieś tak koło godziny 8, jak już jestem w pracy, albo wręcz później, bo jeżeli Po basenie, tak? No przed basenem to jest basen. No po basenie, jak wrócę i tam w wolny dzień basen jest otwierany dopiero od 8. Ja jestem w domu, no to jest gdzieś koło godziny 10. A kończę, tak, mówię, gdzieś o 17. Czyli to, no takie
wychodzi, wiecie, i to decyzja taka jest, takie rzeczywiście to w tym przypadku było takie odcięcie. To było takie odcięcie od, no taka poważna decyzja zapadła, która w praktyce zmienia moje życie. Jak zmienia? Na lepsze zmienia, na zdrowsze zmienia. Bo to, co my robimy, większość dietetyków wam to powie. Jak powiecie takie, rzucicie hasło przy doktorze nauk medycznych, który się dietetyką zajmuje, czy przy lekarzu chociażby, że człowiek kopie sobie grób widelcem. Tak? To, co zjadamy, decyduje o długości i jakości naszego życia. I tych decyzji, które my podejmujemy na co dzień, jest bardzo dużo, tak? To mówię, to są naprawdę setki tysięcy w ciągu roku, dziesiątki, co najmniej dziesiątki, jak nie więcej, w ciągu dnia. Czasami decyzje zmieniamy. Kiedy my powinniśmy, wiecie, tak się zastanawiałem, myślę, jak to uprząć słowami, żeby to było pozytywne, tak? Ja nie wiem, czy tu nie chodziło o decyzję, no ale to wiecie, to też w zasadzie, bo mówię, w kontekstu takie krótkie hasło otrzymałem. Czy mógłby pan nagrać? Pozdrawiam szczerze, bardzo tą osobę, bo bardzo ją lubię. Czy mógłby pan nagrać takie, mam dla pana tytuł taki, tak, zmiana decyzji. Wydaje mi się, no i tu, i to wszystko, co usłyszałem, także nie wiem, czy ta decyzja to się odnosiła żywienia, czy stosunków międzyludzkich, czy jakichś miliona innych rzeczy, czy zmiany, nie wiem, pracy, miasta, miejsca życia, tak? No ciężko mi powiedzieć. Ale wiecie, ja sobie tak pomyślałem, bo jeżeli z natury rzeczy już mi wychodzi, że jeżeli słyszę temat, tak, to ze względu na to, co już mówiłem wcześniej, to staram się ten temat rozwinąć w stronę taką pozytywną, żeby rozpatrywać pozytywne aspekty życia, a nie negatywne. Czyli w tym przypadku, no to ja zakładam, że kiedy decyzje podejmowane przez nas będą dobre, jeżeli będą dobrze wpływały na nasze życie, na życie nasze oraz na życie innych ludzi z nami związanych, tak? Czasami te decyzje wskutek działania nawykowego są trudne, tak? No bo tutaj taki mi temat sam się nasuwa, niejako z rozpędu, tak? Decyzja o tym, że się od kogoś odejdzie, bo ten ktoś, no ja już nie będę takiej już hardkorowego przykładu dawał, że ktoś jest alkoholikiem i pije i bije, tak? Czy tam jakieś używki zażywa. No ale wiemy i życie mi pokazało nieraz i spotykałem mnóstwo takich osób, naoglądałem się, nasłuchałem się na własne uszy i oczy, niekoniecznie to, co w mediach jest prezentowane, tak, chociażby na YouTubie, czy w jakichś tam kiedyś dawniej, jak oglądałem telewizję w programach różnych publicystycznych i różnych dokumentalnych, no, że często decyzja o tym, żeby odejść od kogoś, kto nam sprawia krzywdę psychiczną lub fizyczną, jest decyzją bardzo rozsądną i bardzo mądrą. Bo tak jak już wspominałem, no ja w tej chwili obecnie nie znam takich osób, tak? Kiedyś tam dawniej tak się zdarzało. Ale wiecie, widziałem, ile niepodjęcie takiej decyzji, żeby kogoś opuścić, kto w ogóle tej drugiej osoby nie szanuje i ani od strony właśnie i psychicznej, i fizycznej, no podjęcie takiej decyzji jest bardzo mądrą rzeczą, tak? Zmienia taka decyzja bardzo w pozytywny sposób, w taki styl życia codziennego. I taka jedna rzecz mi się też
jak to powiedzieć, narzuca, tak, że czasem do podjęcia takiej bardzo, bardzo takiej mocnej, śmiałej decyzji potrzeba jest dużo takiej personalnej odwagi, takiej pewności siebie. Dlaczego ja tam już kilkanaście razy z rzędu wspominałem właśnie, że zauważcie, nieraz mówiłem o tym, jak ważne jest, żeby już w młodych ludziach, tak, takim moja propozycja była taka, żeby był taki przedmiot w szkole, może w ramach jakichś zajęć innego rodzaju, ale niemniej, żeby było to w materiale szkolnym budowanie pewności siebie, budowanie wysokiej własnej wartości. Dlatego, że wtedy decyzje tak zwane, w cudzysłowie powiedzmy, trudne, będą podejmowane bezproblemowo. Decyzje, które będą zaważały na życiu takiego młodszego czy starszego człowieka, tak, taki człowiek nie będzie się bał takiej w ogólnym mniemaniu trudnej decyzji podjąć. Wiecie, tu jest też to związane, ja wiem, czy to można by podstawić do teorii tego budzika z kółkami. No, może jakby się uparł, to wszystko idzie podstawić, ale tak sobie pomyślałem, że to jest też związane taka pewność siebie no bardzo, bardzo dobrze jest zasprzęglona, pewność siebie z tym kółkiem, trudne decyzje, o tak je nazwijmy w cudzysłowie, tak? Że jak to jedno się fajnie kręci, to drugie tak samo się będzie fajnie kręcić. I to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że tych kombinacji, wiecie co, ja sam na co dzień, bo nie, jak zaczynam omawiać temat, to mi same się w głowie pokazują jakieś poszczególne elementy, poszczególne schematy, które nawet wcześniej, bym nie zastanawiając się nad tym, bym nie powiedział, że one są ze sobą w jakikolwiek sposób zasprzęglone. A one są po prostu w niesamowity sposób tych możliwości ułożenia, zasprzęglenia tych kółek jest nieskończona ilość, ale na pewno jedna na drugie wpływają. I wiecie, i ja uważam, że to jest bardzo cenna rzecz, również nauka takiego, ćwiczenie takiego zdecydowania w życiu. Tak? Nie zgadzanie się na wszystkiego, co do nas przychodzi z zewnątrz. Bo w zasadzie to my sami powinniśmy podejmować właśnie decyzje do tego, co będzie dla nas dobre, a co będzie dla nas niedobre. Bo tak jak powiedziałem, często gęsto, ja nie twierdzę, że wszyscy, ale często gęsto jest tak, że inni ludzie usiłują spowodować to, żebyśmy my dla ich wygody, dla ich komfortu i luksusu, żebyśmy my podejmowali trudne decyzje dla nas, które spowodują, że niekoniecznie w naszym życiu będzie się fajnie układało. Tak? I uważam, że no to oczywiście zasprzęglone jest również z asertywnością. I uważam, że to jest właśnie umiejętność podejmowania decyzji wszelakich, wiecie, bo ja sobie tak pomyślałem, tak, trudne decyzje, no ale niektóre decyzje są jakieś takie, no nie są trudne, niektóre się łatwiej podejmuje. To znaczy, ja uważam generalnie, że trudność określamy po tym, jaki to będzie według nas miało wpływ na nasze przyszłe życie. Że pewne rzeczy będziemy o tym, że na przykład od kogoś odejdziemy, no niekoniecznie mąż, żona, czy chłopak, dziewczyna, czy tam jakiś, no układy takie bliskie, tak? Ale jacyś znajomi, bliżsi lub dalsi, którzy w jakiś sposób nas wykorzystują, bo i to się zdarza niestety, no że to po prostu, że wtedy
będziemy umieli to zrobić bez wahania, tak? I ani nikt, ani nic nie będzie mógł wpłynąć na zmianę tej naszej decyzji. Wiecie, mi się parę razy zdarzyło w życiu, że spotykałem takie osoby właśnie, które jakby to powiedzieć, albo mnie się starały wykorzystać wprost, dosłownie, tak? Ja generalnie mam takie podejście do ludzi, że raczej ludziom ufam, albo ufałem, tak? No, w tej chwili powiecie, co, to teraz nie ufasz? No, teraz się dokładnie przyglądam, tak? Nie to, że nie ufam, ufam, tylko sobie po prostu wcześniej analizuję bardzo dokładnie, zanim taką decyzję podejmę, a jeżeli już widzę, że na przykład ktoś mnie usiłuje wykorzystywać. Miałem kiedyś taki przypadek. Ja wątpię, żeby ta osoba słuchała, z którą taki pewien znajomy kolega, tak? No, on znosił komputery, a tamte komputery, o Boże mój, to ponad 20 lat temu. A ja te komputery naprawiałem. Przychodziłem do niego i coś tam robiłem i one zaczynały funkcjonować idealnie. I jego mama pewnego razu tego kolegi powiedziała, że mówi, ty Jacka wykorzystujesz. A co będzie, jak on pewnego dnia po prostu powie dosyć tego? Jak będzie miał dosyć? Na co ja powiedziałem, to pewnego dnia po prostu, tak na taką szczerość się zdobyłem, pewnego dnia po prostu nie przyjdę. Taką decyzję podejmę, że koniec. I wiecie, i nastąpił taki dzień. Ale to wiecie, nie jakoś tak świadomie, specjalnie coś tam, tylko no nie wiem. Ja uważam, że ten mechanizm taki tego działania podświadomości spowodował, że ta decyzja, to powiedzmy tak, przez podświadomość została podjęta i na zasadzie prawa przyciągania albo odpychania to się tak stało, że po prostu bez jakichś tam dąsów, awantur, pretensji i wymówek i się po prostu nasze drogi rozeszły. Ja tego kolegę lata potem spotkałem gdzieś tam w sklepie, no cześć, cześć i tyle. Tak, co słychać? No fajnie słychać i już. Jakiś bez takiej urazy, bez jakiegoś, tak, no ale niemniej to takie, czy decyzje, tu tytuł jest zmiana decyzji, tak? Decydujemy się na coś, ale właśnie, to o tym mówię. Na coś się decydujemy, ale widzimy, że ta decyzja, którą, jeżeli ta decyzja, którą podjęliśmy, nie jest dla nas, nie jest dla was, kochani, korzystna, to w każdej chwili możecie ją zmienić. Tak? Jakby ona trudna nie była i jakie by nie niosła, ja wiem, jak to powiedzieć, przykre konsekwencje, może nie, niekoniecznie, bo tutaj zaraz ktoś powie, no ja nie chcę mieć przykrych konsekwencji, to decyzji takich nie będę podejmował. No, ale po prostu, no jak to się mówi, no to tak jak powiedziałem, z łacińskiego decyzja to jest od decedere, odcinać, tak, można się odciąć od pewnej decyzji, którą wcześniej podjęliśmy, jeżeli widzimy, że ta decyzja nic do naszego życia dobrego nie wnosi. Że decyzja, którą podjęliśmy, była decyzją błędną. Generalnie człowiek jest istotą emocjonalną. Niektórzy mniej, niektórzy bardziej. Ci, którzy bardziej, ja wiem, z takim, tak jak to mówiłem, z takim większym spokojem, ale również z empatią, analizują różne przypadki ze swojego życia, no to może im to łatwiej przychodzić, tak? Jeżeli będzie, no ja wam powiem generalnie, no a to ja w tym przypadku emocje to bym porównał do takiej sterówki w jakimś, ja wiem w czym, w jakimś takim statku, nieważne czy kosmicznym, czy takim po morzu płynie, tak? Jest sterówka, jest pomieszczenie, gdzie my zarządzamy, a w tym przypadku w naszym życiu też jest taka sterówka, nie myślcie sobie. I w naszym umyśle. I my tam sterujemy sobie tym całym okrętem, czyli naszym umysłem, tak? No, bo no, nie jest kwestia tylko ciała, ale naszym umysłem. I jest tak, że tam jest cisza, spokój. Wchodzimy sobie do środka, wygodnie siadamy w jakimś fotelu,
i się zastanawiamy, jak, w jaki sposób postąpimy, tak? I wiecie, i taką wtrącę taką jedną rzecz, że ja stwierdziłem pewnego razu, jeżeli coś mam zrobić, tak, cokolwiek, czy w jakąś pracę fizyczną, czy jakieś tam zadanie umysłowe, tak, to sobie daję 5 rozwiązań, się staram tego problemu zanalizować. I wiecie, że to piąte jest zawsze najlepsze? Nie to pierwsze. Bo zwykle mamy tak, że jeżeli są to nawet błahe rzeczy, to my działamy emocjonalnie. A wiecie, do czego ja bym porównał takie działanie emocjonalne? A szczególnie w takich trudnych decyzjach, to jest to, że albo my sami, albo ktoś wchodzi do tej naszej sterówki i rozlewa tam bańkę benzyny i podpala. I my się tam zaczynamy miotać, bo nas parzy, bo wszędzie ogień, bo wszędzie chaos. Tak? I te decyzje, które wtedy podejmujemy, no niestety nie są najtrafniejsze, nie są najlepsze. A to wpływa, zauważcie, na nasze życie, na wasze życie. Takie emocjonalne podejmowanie decyzji, tak? Że tam, ja nie wiem, tak życiowo, żeby było, że do kogoś focha strzelimy. Po co? Na co? Co wam się po tym lżej zrobi? Ja wątpię. Nie ma sensu. Ten się ucieszy. Skąd wiecie, że jego celem i zamiarem nie było to właśnie, żeby wywołać, spowodować taką waszą decyzję, tak? Takie emocjonalne podejście do całej sprawy. A może on na to liczył? No to wy jeszcze mu sprawiliście tym ogromną radość. No ja zakładam, że ten człowiek nie przepada za wami, tak? Może być tak? Może być. No nie musi być, tak? Raczej nastawiamy się, że jest wszystko fajnie, okej, ale czasem może tak właśnie być w drugą stronę, jak mówię, jak to się planeta w drugą stronę obróci, tak? Czy ten księżyc, o którym już wspominałem. Że po prostu... No oczywiście, ja wam coś powiem, jednocześnie z drugiej strony. Że jeżeli ktoś chce wpłynąć na drugą osobę w jakiś sposób negatywny, to najłatwiej jest to zrobić, wzbudzając w nim emocje. Ja nie mówię tego że po to, żebyście wy to robili, próbowali sobie eksperymenta różne podejrzane na swoich znajomych, bliższych, dalszych, ewentualnie na rodzinie, tak? Ale no to były badania naukowe nieraz robione, nie dwa, że właśnie takie wywołanie takich silnych emocji powoduje to, że można na drugie osoby wpływać. Dlaczego ja to mówię? Mówię o tym dlatego, żebyście wy się nie dali łapać w taką pułapkę. W momencie, jeżeli macie podjąć decyzję, jeżeli macie na przykład zastanawiacie się, czy nie zmienić decyzji, którą podjęliście, żeby to nie było robione pod wpływem emocji, szczególnie negatywnych i silnych emocji. Bo jeżeli te emocje będą takie jakieś, ja wiem, jakby to powiedzieć, pozytywne, tak? No ale z emocjami różnie bywa. Ale w takim życiu codziennym to najczęściej to będzie nam, jak to powiedzieć, doskwierało podejmowanie decyzji w takich negatywnych emocjach. Tak? To jest jedna rzecz. No nawet jeżeli się tak zdarzy, że zmiana decyzji nastąpi, no widzimy, że to nic dobrego nie wniosło, tak? Myśleliśmy, że będzie fajnie, ale myśmy jakąś decyzję podjęli, a tutaj kicha, a tu się okazuje, że to było dla nas złe. Co człowiek w takiej sytuacji robi? O czym już nieraz wspominałem. A no wyrzuty sumienia ruszają, tak? Jak tamto kółko jedno się zatrzymało pod tytułem wewnętrzny spokój, to w większości przypadków, bo oczywiście można to wykluczyć, ale to trzeba ćwiczyć, tak? W większości przypadków, jeżeli ten kółeczko spokój się zatrzymało i coś tam było, takie emocje ruszyło, kółko emocje, to następnym kółkiem, który po nim ruszy, są wyrzuty sumienia, które nam nie dają absolutnie nic. Tak jak powiedziałem,
wiecie, nie wiem, może są prace naukowe, które mówią o tym, że to wywiera jakieś korzystne działanie. Ja uważam, że absolutnie nie. Z moich obserwacji wieloletnich wynika, że wyrzuty sumienia rujnują na psychikę i więcej nic. I więcej nic nie powodują, że ktoś ma wyrzuty sumienia. No i co z tego? Może być kontra, owszem, że jak ktoś będzie miał wyrzuty sumienia wobec czegoś, co zrobił źle innym ludziom, to że on w przyszłości tego nie będzie robił. No to tutaj różnie. Na dwoje babka wróżyła, tak? Może tak, a może nie. Z reguły to czasami bywa tak, że ludzie, którzy robią złe rzeczy, to właśnie nie mają wyrzutów sumienia. Tak? To, no to, że my nie mamy mieć wyrzutów sumienia, to nie znaczy, że z mety będziemy złymi ludźmi. Tak? Że to nasze postępowanie to musi być złe. Nie, 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 nie. To nie tak. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeżeli zmieniamy decyzję, tak? Bo była podjęta w stanie silnego wzburzenia i emocji, to później z tego tytułu absolutnie sobie nie robimy wyrzutów sumienia. Tak po prostu wyszło, bo to jest życie. Tak? Niektóre rzeczy da się zaplanować, a niektórych rzeczy się absolutnie nie da zaplanować. One wychodzą samoistnie. A takie rzeczy w życiu wychodzą, że się scenariusze filmowe, wierzcie mi, chowają. No kiedy będzie w piątek to było, czy w sobotę? No widziałem taką akcję na ulicy, tu gdzie mieszkam. Szedłem akurat, tam poszedłem po jakiś chleb do piekarni i wracałem. Oczywiście w tym przypadku niestety muszę wyłączyć ci to Sokratesa, tak? Bo to jest jako element poznawczy, a nie jako przekazywanie negatywnych rzeczy. No ale widziałem taką scenę, gdzie ktoś tam, człowiek jakiś młody, bardzo pod mocnym wpływem alkoholu, ukradł pani ze stoiska wielką, wielką wiąchę, wielki bukiet kwiatów i sobie z tym bukietem szedł. Ona tam za nim szła, się kłóciła. On wyzywał, lżył ją na wszelkie możliwe sposoby i ją, i ludzi, którzy usiłowali go zatrzymać. No aż ktoś podjął decyzję, jakiś młody człowiek, ja go usiłowałem złapać, wcześniej go usiłował złapać taki młody chłopak, to on go kopnął. No aż ktoś podjął decyzję, że takie środki nie wystarczają i po prostu taki młody chłopak i po prostu z wyskoku wskoczył w niego, tak? Także ten się nogami nakrył, te kwiaty się rozsypały. No i on go tam trochę złomotał na ziemi. No summa summarum to tamten wziął i uciekł, tak? Te kwiaty zostawił, a ta pani bardzo wszystkim dziękowała, którzy jej pomogli. To podałem tylko jako przykład. Włącza mi się to Sokratesa z powrotem. Ale podałem to jako przykład tego, że czasem życie nasze pisze takie scenariusze, że my w ogóle się w najdzikszych snach jakichś wyobraźni się nie spodziewamy, że taka sytuacja zajdzie. Także wracając do sedna. Jeżeli podejmujemy złe decyzje, jeżeli by się wam zdarzyło, że podejmujecie złe decyzje, to z tego tytułu nie musicie sobie robić wyrzutów sumienia, bo to jest życie, a ono jest nieprzewidywalne, tak? Natomiast my mamy tą możliwość, że my tą naszą decyzję możemy zmienić na prawidłową. Jeżeli coś nie zadziałało tak, jak myśleliśmy, że zadziała, ponieważ cała nasza wiedza, cały nasz tok rozumowania wynikało z tego, że to jest dobre, tak? A wychodzi, że to jest bardzo niedobre, czy dla nas, czy dla innych osób, no to decyzję możemy zawsze zmienić. Co by to nie było. Wiecie, ja miałem takie przypadki. No mi się taki przypomina, oj, to lat już będzie, o rany boskie, żebym wam nie zełgał. A początek lat 90. Nie, jeszcze dalej. Końcówka lat 80. Tak, to było zanim wyjechałem na tą emigrację. Tak? Zanim wyemigrowałem z kraju. A pamiętam, no tutaj to
Nawet jakby poznało nazwiska, to wątpię, żeby ktoś to był w stanie, ale nie podam oczywiście, tak? No taka sytuacja właśnie, gdzie udało mi się kogoś odwieźć od kolegę z podwórka, tam gdzie mieszkałem, a przy ulicy Drukarskiej. No może ja opowiem całą historię, a krótko, szybko, tak? Krótka historia będzie. Obok kolega w bramie mieszkał, taki sympatyczny, przystojny, tak? Chłopak, bardzo inteligentny. No i no, przyszło powołanie do wojska. Ponieważ on od nas był starszy o parę lat, to myśmy jeszcze do woja trochę mieli, tak? Ale no, na niego przyszło. No i on do tego wojska poszedł. No i on miał tam taką, no, dziewczynę swoją, tak? Z którą już się tam był prowadzał, nie wiem, z rok czasu albo dłużej. I on poszedł do tego, wyjechał do tego wojska. No, zaraz po tym, jak on wyjechał do tego wojska, to ona se momentalnie znalazła kogoś innego, jakiegoś innego chłopaka. Ale coś jemu tam, nie wiem, coś nie tak zdrowotnie było. Nie wiem, czy mu się krew nosem puszczała po zakładaniu maski przeciwgazowej, bo też takie słyszałem przypadki. No, że coś wyszedł jakiś mankament zdrowotny, którego normalnie nie było widać, tylko w tych warunkach wojskowych to się ujawniało. No więc oni go z tej służby wojskowej zwolnili. A oni z tej służby wojskowej go zwolnili i no i on przyjechał do domu, nie wiem, żebym was nie skłamał, 2 tygodnie minęło, może miesiąc? Jakoś tak koło miesiąca. Lato jeszcze było, pamiętam, że było ciepło. No i idę raz i patrzę, a patrzę, a Leszek siedzi na ławce i płacze. No, podszedłem, siadłem, starszy kolega, ale taki widzę załamany i się go pytam. No i tak w takiej rozmawiam z nim. No i on w takiej rozmowie właśnie krótkiej, no ale myśmy już dziećmi nie byli, tak? To już byliśmy tam, nie, że małe dzieci, tylko starsze, takie już dorastające chłopaki. No i on mówi, że no, że właśnie, że ona, że ta dziewczyna mu się puszcza na lewo prawo, że powiedziała, że nie chce z nim być, nie chce go znać i w ogóle. No i zastanawiał się, czy nie pójść się utopić, albo gdzieś tam na tory pójść, na kolejowej się rzucić pod pociąg. Chciał taką po prostu decyzję, podjął, że chyba tak zrobi. Na co ja go przekonałem, że no, tyrada moja była długa, godzinna, taki seminar taki zrobiłem, taki podcast na żywo. I wiecie, i mi się go udało przekonać, i na koniec mu powiedziałem: Leszek, wierz mi, za rok czasu będziesz tutaj siedział na tej ławce i się śmiał z tego wszystkiego, co ci się wydarzyło, bo będziesz miał cudowną, fantastyczną dziewczynę, która zostanie twoją żoną i będziesz miał nią cudowne dzieci i będziecie żyli długo i szczęśliwie. I wiecie, że tak się stało? I minął rok czasu, czy dłużej nawet, 1,5 roku. Ja go właśnie spotkałem z jakąś nową dziewczyną. I powiedział: Jacek, bardzo ci dziękuję. Ja nie zapomniałem tego, co ty mi powiedziałeś tu wtedy na tej ławce. Tak jak powiedziałeś, tak się właśnie stało. Dzięki tobie podjąłem właściwą decyzję. Dziękuję ci bardzo. Ja w tej chwili myślę, żebym go nawet nie poznał, gdybym go spotkał, bo ja go chyba wtedy ostatni raz widziałem. No później, jak ja wyjechałem na tą emigrację i wróciłem tam po paru latach, no to on już się tam, no, był na tyle tam, prawda, dorosły, że się od rodziców wyprowadził, nie wiem, otworzyła się żelazna kurtyna, więc może gdzieś tam wyemigrował do Kanady, Stanów, czy Bóg wie gdzie indziej. Tak, już go więcej później nigdy nie spotkałem, ale po tym, znaczy, żeby nie było, ale właśnie po tym, jak go już spotkałem z tą nową dziewczyną, tak, co mi to powiedział, No to właśnie mi tak powiedział, że bardzo mi dziękuję, że dzięki mnie to nie podjął najgłupszej decyzji swojego życia, jaką mógł zrobić, tylko bo mówi, to wcale mądre nie było. Wtedy mi się wydawało, że to nie ma, że się niebo zawaliło i tak. Decyzje, pamiętajcie, decyzje zawsze możecie zmienić. Tak, no bo życie to jest życie i zawsze można. Nie ma tak, wiecie, nie ma tak, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Że ta decyzja, którą podjęliśmy pod wpływem jakiegoś właśnie impulsu, czy pod wpływem osób trzecich, jak to się mówi, że to już jest ostateczna, tak? No, podjęliśmy decyzję i to jest ostateczna. No to nie jest
nie jest, jak ja to mówię, zrzucanie bomby atomowej na Hiroshimę. Że jak wajcha w dół, poleciała bomba, to już koniec. Decyzja zapadła i to już się nie da tego cofnąć, tak? W przypadku życia wszystko się da. Zawsze można zmienić decyzję. Chodzi o to tylko, żeby te nasze decyzje, wasze decyzje, które będziecie podejmować, żeby nie robić tego tak, ja wiem, może impulsywnie to nie, bo wszechświat lubi prędkość, tak? Podświadomość, jeżeli wam coś mówi, coś fajnego podpowie, żebyście zrobili, no to jak najbardziej, ale wiecie, chodzi o to, żeby decyzje nie podejmować pod wpływem złych emocji, tak? Pod wpływem takich, jakbym to nazwał, jak kiedyś mówiłem, takich złych wibracji, które będziemy odbierać. I tutaj jeszcze wrócę do tego, co mówiłem ostatnio w tym ostatnim podcaście, że tutaj w zasadzie bardzo ważną rzeczą jest, ja jeszcze raz o tym wspomnę, bardzo ważną rzeczą jest, żeby sobie robić na, no bo to co powiedziałem, no pewne decyzje, które podejmujemy, mają wpływ na resztę naszego życia, ale większość decyzji, które zauważcie, które podejmujecie, to są decyzje takie codzienne, tak? To są niby takie drobne elementy, o które się bardzo często możemy potknąć. Zauważcie, że jak będziecie szli i będzie zwalone drzewo, to się o nie nie potkniecie. Przejdziecie albo dołem, albo górą. Ja ostatnio jechałem na hulajnodze, patrzę, no drzewo wywalone, no tak zatarasowało alejkę, że koniec. Ani z lewej, ani z prawej, a hulajnoga ciężka. Tak? No przeszedłem górą. Ale na takiej dużej przeszkodzie to się nie potkniecie. Potykać się będziemy, a za potknięcia uważam takie jakieś przykre zdarzenia, które nasze decyzje wywołają, tylko na drobnych rzeczach. Tak? Czyli na takich drobnych, codziennych decyzjach. No więc, żeby te decyzje były jak najlepsze, to my sobie powinniśmy zrobić, tak jak już powiedziałem, taką codzienną mapę drogową. Na pasku jakiegoś kartonika dosłownie, wiecie? Mieć to ze sobą pod ręką na dany dzień. To nie musi być na tydzień, to nie musi być na miesiąc. No, o planach takich krótko i długoterminowych to już tam kiedyś wspominałem. Ale takie drogowskazy na dany dzień. Co powinniście w danym dniu zrobić? Co musicie zrobić? Jaką decyzję, popatrzcie, można to dodać. Jaką decyzję w związku z tym powinniście podjąć? W związku tam z jakąś sprawą, tak? O czym musicie zadecydować? Na co się musicie zdecydować? Żeby ta czynność, którą podejmiecie, żeby miała na was pozytywny wpływ, żeby się pozytywnie zakończyła, żeby się zakończyła dobrze, nie tylko dla was, ale również dla osób z waszego otoczenia. I wiecie, kiedyś patrzyłem, ja jeszcze do tego wrócę, bo ja uważam, że to jest dosyć istotne. Kiedyś to tak, patrzyłem, tak, no ja to ja, no wiadomo, każdy chce dla siebie jak najlepiej, tak? No są tacy, co bardziej są, jak tak powiem, ten umysł jest rozbudowany, ale no ja to ja, ale tak, no jeszcze osoby jakieś tam, znajomi, rodzina, no to owszem, ale reszta, co mnie reszta obchodzi? A pies ich ganiał. Niech się z nimi dzieje, co chce. No teraz wiecie co, parę lat minęło i ja na to inaczej trochę zacząłem patrzeć. Dlatego, że zobaczyłem, że dużo elementów jest takich, które, jak z uporem maniaka będę wspominał o tym prawie przyciągania, bo ja obserwuję, wiecie, to się można z tego śmiać, tak? Ja komuś coś dzisiaj bodajże tłumaczyłem, że będzie, nie, tam jakiś, wiesz co, humble bumble. Ale wiecie co, moje codzienne obserwacje pokazują mi, że rzeczywiście to prawo przyciągania działa. Że takie, jakby to powiedzieć, czynienie dobra innym, bycie dobrym dla innych, powoduje to, że to dobro do mnie wraca. Pod bardzo różną postacią. Wiecie, to niekoniecznie bezpośrednio od tej osoby.
tylko takie pozytywne myślenie, takie pozytywne działania, takie pozytywne decyzje powodują to, że pozytywne rzeczy się dzieją w moim życiu, że zapadają decyzje pozytywne dla mnie. No bo mam tę możliwość obserwować. No ja może nie będę wymieniał teraz wszystkich takich elementów, które do mnie trafiają, no bo z części to w ogóle by nic nie powiedziały, tak? No bo ja się w tym orientuję doskonale, natomiast no, osoby, które mnie tak blisko nie znają, a nawet te, co mnie nawet bardzo blisko znają, to też by się mogły nie zorientować, bo wiadomo, człowiek w swoim wszechświecie żyje, tak? Ale właśnie podejmowanie dobrych decyzji, zmiana decyzji na dobre, no bo popatrzcie, no to nie ma najprostszej rzeczy w świecie. Podjęliśmy jakąś decyzję, tak? Że coś zrobimy albo coś nie zrobimy. I widzimy, że to miało wpływ, dobry na nasze życie, albo na życie innych osób, albo niedobry. No to zawsze możemy tą decyzję zmienić. Nie ma takiej, wiecie, ja tak uważam, nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji, żeby nie można było zmienić decyzji. Tak? Nie, no nie mówię tak, ten szablonowy przykład z tą bombą podałem, tak, że poleciała, koniec, wybuchła i już. No to tego się nie da cofnąć, ale generalnie w każdej chwili możemy to zmienić. Dlatego, że ponieważ wyszło mi językowe jakieś cudo. Tak jak powiedziałem, my te decyzje o tym, w którą stronę się będziemy poruszać, to podejmujemy w tej naszej sterówce. Tak? W naszym umyśle. Jeżeli po pierwsze tam będzie spokój, tam będzie ład i porządek, nie będziemy się o miliony drobnych rzeczy potykać, to możemy ten nasz statek pod tytułem życie skierować w dowolną stronę, w którą chcemy. Jeżeli widzimy, że decyzje, jakie podjęliśmy, tak, wynikały z jakiegoś, nie wiem, chaosu, tak, i ten statek w złą stronę leci, to zawsze możemy decyzję zmienić. Zawsze możecie zmienić decyzję i no oczywiście trzeba obserwować, czy ta zmiana spowoduje to, że decyzje, które podjęliście, będą wpływały korzystnie na życie wasze oraz innych osób, które się w waszym wszechświecie, tym drugim, tak? Bo pierwszy to, jak powiedziałem, umysł, w tym drugim wszechświecie, w które się te osoby znajdują. Co dzień mam okazję obserwować właśnie, że takie decyzje, które podejmuję, ale jakie decyzje podejmuję na co dzień? Znaczy ja wiem, czy podejmuję, mi to już w krew weszło, tak by chyba bym mógł powiedzieć, w większości sytuacji, żeby być serdecznym, żeby być uprzejmym, nie tylko do znajomych osób, nie tylko do znajomych, do nieznajomych również, do osoby, którą widzicie pierwszy i być może ostatni raz w życiu. Jak myślicie, że nikt na was nie patrzy, tak, i nie wpływacie w żaden sposób na jego życie, bo minęliście go tylko na ulicy ze skrzywioną twarzą, tak, w złości, zaciśniętymi pięściami albo ze łzami w oczach, to jesteście w wielkim błędzie, że jeżeli uważacie, że w żaden sposób nie wpłynęliście na jego życie. Bo to zawsze będzie jakieś zawirowanie na tej naszej ścieżce życia. Tak? To, że kogoś spotkaliśmy, to, że spotkaliście kogoś uśmiechniętego, albo to, że kogoś spotkaliście, no czy tak jak w tym przypadku, że tu spotkałem sympatycznych ludzi w piekarni, a za chwilę zobaczyłem bardzo niesympatycznego, no złodzieja, trzeba wprost powiedzieć, tak, złodzieja, bandytę, który ukradł i miał sobie za nic wszystkich dookoła. Czy to w jakiś sposób wpłynęło na mój dzień? No pewnie, że tak. Ja o tym myślałem jeszcze nawet nie jeden dzień, a dwa dni. I się zastanawiałem, wiecie, czy decyzja, którą podjąłem, żeby mu nie zrobić jakiejś dużej, większej albo mniejszej krzywdy, chociaż nie, wiecie, tak jak powiedziałem, ja to w ogóle jak go, tak jeszcze do tego, no niestety muszę wrócić, jak go zobaczyłem, to
Nie miałem w myśli tego, żeby mu tak strzelić z nogi albo z ręki, a mógłbym mu zrobić taką dużą krzywdę, że no, aby się mogło, no nie wiem. No, nie powiem, że w szpitalu by się skończyło, ale mogłoby, tak? To mi się jakoś w ogóle wyłączyło. Ja nie myślałem w ogóle o tym, żeby mu jakąś większą krzywdę robić. No, a ja nie musiałem, kto inny mu zrobił, tak? Ale, bo wracając do sedna. Nasze decyzje po prostu wpływają nie tylko na życie nasze, ale na życie wszystkich osób dookoła. Wiecie, to jest tak jak z Facebookiem, trochę. Ja sobie nieraz nie zdaję sprawy, ile osób mnie dokładnie obserwuje. Tam na Facebooku jest, tak? Jak włączymy obserwację jakiejś osoby, to tam się pokazuje, ile tych osób was obserwuje i kto was obserwuje. Ale wiecie, że ja czasami myślę, że to jedno, te niektóre osoby, że nie, tam dodałem, poprosiłem do znajomych, bo jakiś tam rzeczywiście rodzina bliższa, dalsza lub dalsi bliżsi znajomi z pracy. No mam ich, bo mam, bo sympatyczni ludzie, ale co tam on mnie czyta, o Jacku będzie czytał, że on coś tam pływał, albo nie pływał, albo coś tam. O nie, 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 czasem dostaję taki komentarz, że naprawdę mnie to w zdumienie wprowadza, w osłupienie, że ludzie czytają, że no jak czytają, to również myślą. To również, wiecie, to wpływa tak samo na innych. Generalnie się staram podejmować takie decyzje, bo popatrzcie, chociażby sama decyzja o komentowaniu artykułów, postów czyichś osób na Facebooku może spowodować, że ten odzew od innych osób będzie albo pozytywny, albo negatywny. Ja wam powiem, że jeszcze rok temu to było tak czasami, że musiałem niektóre posty swoje, to coś skomentowałem, usuwać, tak? Bo było tak dużo negatywnych opinii, a ja nie chciałem po prostu, żeby jeszcze więcej wywoływać negatywnych emocji u innych osób. I udało mi się taki stan osiągnąć, że w tej chwili no 99,9 tego, co napiszę, to jest zwykle pozytywne. Nawet jeżeli mi się zdaje, decyzję podjąłem tak, że coś tam kogoś poprawiłem ortograficznie. Ale ja to odebrałem ze swojego. Ja uważałem, że ta osoba powinna być mi wdzięczna. Tak? No bo to nie zrobiłem jakoś złośliwie, nie w sposób wulgarny, tylko napisałem, to piszemy w ten i w ten sposób. Bo wydało mi się, że ta osoba no, nie mieszka w Polsce już dawno i no tam coś tak bardzo nieprawidłowo gramatycznie. No a druga osoba, która główny post wystawiła, napisała mi, że to było przykre. No napisałem na początek przepraszam, a później wziąłem i ten swój wykasowałem. Tak, zmieniłem decyzję o tym. Nie zostawiłem, nie zostałem uparcie przy tym, że pomyślałem sobie, to jest w ogóle nieistotne, tak? Ktoś się poczuł urażony. Ktoś się poczuł niekomfortowo. A moim nadrzędnym celem jest to, żeby innym ludziom ze mną było lepiej, a nie gorzej. Taką decyzję kiedyś podjąłem, wiecie? I tej decyzji to uważam, że nie zmienię nigdy w życiu. I staram się co dzień podejmować dużo takich decyzji, które powodują, że na twarzach ludzkich widzę więcej uśmiechu. Tak, że widzę, że dzięki tym moim decyzjom, które podejmuję każdego dnia, to nie tylko mnie, ale również innym osobom, i tym znanym bliżej, i tym mniej znanym albo nieznanym, żyje się lepiej. Także. Natomiast jeżeli się, wracając jeszcze raz, tak? Taki krótki przegląd tego wszystkiego. Natomiast jeżeli się zdarzy nawet, że podejmiecie niewłaściwą decyzję, pamiętajcie, kochani, że zawsze możecie tą decyzję zmienić. Tak? Jeżeli widzicie, że nie powoduje to niczego dobrego w życiu waszym, ani waszych bliskich, czy dalszych osób, to zawsze tą decyzję możecie zmienić. To jest raz. Dwa, nigdy sobie nie róbcie wyrzutów sumienia, że podjęliście jakąś niewłaściwą decyzję.
bo to jest po prostu życie, a ono jest nieprzewidywalne i nieobliczalne. Tak, możemy na pewne rzeczy mamy wpływ, na pewne rzeczy nie mamy wpływu. No, na szczęście na nasze decyzje mamy wpływ absolutny. W każdej chwili możemy je zmienić. Natomiast jeżeli wybraliśmy jakąś złą decyzję, to nigdy tego nie żałujemy. Bo to nam w niczym, bo to wam, kochani, w niczym nie pomoże. To jest takie, wiecie, jakbym to porównał. Raz podjęliście złą decyzję, tak? Jesteście w tej sterówce. Emocje jakieś silne, coś tam, awantura była, a to ja tam ci pokażę, a się nie odezwa, to coś cię gdzieś nie zabiorę i tego, tak? Chluz, bańka z benzyną i ogień. I pali się wszystko i ten wasz statek kręci się w koło jak bąk. Tak, no i po pewnym czasie to jest wszystko ok, zmieniliście decyzję i ten statek idzie w tą stronę, co chcecie i ruszałem w zrzutu sumienia. Wiecie, co to są wyrzuty sumienia? To jest kolejna bańka z benzyną. To spowoduje, że ten wasz statek zacznie, tak, w przenośni mówiąc statek, tak, zacznie znowu wirować, albo popłynie absolutnie w drugą stronę, niż byście chcieli. Bo wyrzuty sumienia spowodują... Wyrzuty sumienia to jest reakcja negatywna. To są negatywne myśli, negatywne uczucia, negatywne wibracje. Ściągną do was jeszcze więcej negatywnych uczuć, myśli i wibracji. A będziecie przyciągać jak magnes. No to po co? Chyba nikomu nie zależy na tym, żeby jego życie było bardziej paskudne, tylko żeby było bardziej przyjemne, sympatyczne, wesołe, tak? Od świtu do nocy. Także zmiana decyzji jest możliwa w każdej chwili. I to wy decydujecie nomen omen, tak? Jakie te decyzje będą i dla was, i dla innych. Przyszedł mi kolejny taki, do tego jeszcze przeciągnął o 15 minut, ale już nie chcę, to jakieś tam przepisowe 50 czy tam 55 minut. Staram się dłuższych podcastów nie robić, bo się nudzą, sam to wiem, jak to jest. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali kolejnego podcastu. Mam nadzieję, że paru osobom to pomoże, które tego wysłuchają, w podejmowaniu właściwych decyzji w waszym życiu, żeby to wasze życie było lepsze, radośniejsze, żeby się wam po prostu dobrze żyło, czego wam z całego serca życzę. I na tym to już koniec. Dziękuję ślicznie jeszcze raz i do usłyszenia. Do miłego.